9 punktów przewagi zespołu ze Słupska. To jeszcze nie koniec. Podwojenie przy Jarosławie Mokrosie i przechwyt. Michalak z faulem. Andrzej Urle prosi o przerwę. Tref też potrafi bronić i też potrafi przechwytywać piłki. Zobaczcie. Bardzo ryzykowne, złe podanie Mokrosa. Poprzek boiska pod własny kosz. Michał Michalak nie dorzuca trzeciego punktu. Buterlevicius jednak zbiera piłkę. Baczyński za 3! W takim momencie 4 punkty różnicy. Ależ się pozbierał Adam Baczyński w tej drugiej połowie. Ściśle pilnowany, trafia ważny rzut. Zbiórka. Powiem krótko. Trajs przeciwko Leończykowi. Nie ma faulu. Zatrzymany Rodryk Trajs i... piłka dla Trefla. Strzałka wskazuje piłkę dla Sopocian. Popatrzmy jeszcze raz. Powalczył Buterlevicius, a Baczyński był wolny. 4 punkty. Dwie minuty i kilka sekund. Wielki play-off na razie w Tauron Basket Lidze. 2 mecze piąte, oba zacięte do końca. Fauluje Jarosław Mokros. I będą rzuty wolne dla Pawła Leończyka. Coraz bliżej Tref. Było 18 punktów różnicy. Prawie 80%. 78,7 Leończyk z linii. I dziś także w czwartej kwarcie bardzo dobre granie w wykonaniu silnego skrzydłowego Sopotu. 2 rzuty wykorzystane. 2 punkty do odrobienia. Czy Tref to zrobi? Tomasz Śnieg ciągle nie sięga pod Zimmermana. Andrzej Urlep. Mocna zasłona od Taylora. I znów to przekazanie krycia, które staje się kluczem do wygrania tego meczu. Śnieg przeciwko Leończykowi. Faulowany. Trener Maskoliunas obniżył skład do, można powiedzieć, kompletnego minimum, do maksa. Tak, najwyższym zawodnikiem na boisku jest Buterlevicius. Także obniża w związku z tym Andrzej Urlep. Na boisku pojawia się Zimmerman w miejsce Nowakowskiego. Ależ walka w końcówce o półfinał, o prawo gry z mistrzem Polski, Stelmetem Zielona Góra. Bardzo ważny rzut wolny, pozwalający na odejść na 2 akcje rzutowe. Słupszczanom są 4 punkty przewagi. Większość hali, że tak powiem, nie korzysta z krzeseł. Stoją. Baczyński za 3 punkty, ale rzut nieprawdopodobny. 1 punkt tylko różnicy. Bardzo blisko był Mokros, a jednak trafił Baczyński. Jeszcze minuta 15. Od dłuższego czasu tylko z linii Słupszczanie. Teraz nie trafił Tomasz Śnieg. Zbiera Baczyński, szansa na objęcie prowadzenia dla Trefla. Gdzie jest Baczyński? Pilnuje go Mokros. Czekają na Adama Baczyńskiego. Sopocianie. Te punkty nie będą zaliczone. Faulowany wcześniej Adam Baczyński będzie miał rzuty wolne. Tutaj oczywiście kluczem jest wyjście do piłki Adama i zrobienie przewagi. Jarek był spóźniony, podszedł za blisko, a Adam to bardzo dobrze wykorzystał. Remis w Ergo Arenie. Odrobione 18 punktów straty przez Tref. Ależ mecz. A Baczyński trafia dwukrotnie, Tref prowadzi. Dostał jeden czas tylko Urlepowi, 53 sekundy do końca. Bez timeoutu Słupszczanie. Derrick Zimmerman. Nie trzeba go faulować teraz, trzeba wybronić I w dobrej sytuacji będzie Trefl Sopot. Rodryk Trajs kontra Michał Michalak. Zasłona od Taylora. Mokros. To wykona ten ważny rzut. Ostatnia sekunda akcji już za moment. Zimmerman nie trafia. To zbiera. Piłka dla Energii Czarnej. Bez swojego kreatora gry Andrzej Urlep, ale za to z groźnymi strzelcami, do jakich należy zaliczyć Nowakowskiego i także lepiej wykonującego rzuty wolne. Popatrzmy, dwie zasłony, Trajs ma piłkę, będą grali długo Słupszczanie na zwycięstwo. Buterlevicius szuka pomocy od kolegów. I Trajs na półfinał, podwojenie. Bardzo dobra obrona Trefla, wypadła piłka Nowakowskiemu i to jest błąd 24 sekund. Jeszcze nie koniec. Maskotki wbiegają na boisko, ale czas jeszcze się nie skończył. Ale to nie jest koniec meczu. Maskotkom chyba nie można dać faulu technicznego. Na pewno nie. Zobaczmy, 0,2 sekundy zostały. Zmarnowali swoją szansę Słupszczanie. Już nie wierzą, nie wszyscy tutaj poszli do obrony. Wystarczy podać bez straty i będzie po wszystkim. I to jest koniec! Jest w półfinale! Ależ dramat w tym meczu Energii Czarnych Słupsk. Tak długo grali fenomenalnie, ale przegrali to spotkanie.